Siemandero! Dzisiaj czas na naukę triku, który należy do tych bardziej zaawansowanych. A konkretnie pokażę wam, jak zrobić reverse skóra around the world. Alternative dwukołowiec z przełożeniem. Ewolucja ta stworzona przez Pawła Skórę wymaga już zaawansowanych podstaw i nie należy do najłatwiejszych trików. Domagaliście się o ten poradnik w komentarzach, więc oto jest! Specjalnie dla was. No dobrze, tak wygląda prawidłowo wykonany airsat, ale zanim zaczniemy uczyć się tego triku, zatrzymajmy się i pomówmy, jakie powinieneś mieć opanowane podstawy. No przede wszystkim achtatw, ale nie ten jeden jedyny raz podbity w życiu. To, że zrobiliście samego achtatwa, nie znaczy, że macie już potencjał do airsatwa. Powinieneś mieć ten trik opanowany niemal do perfekcji, a najlepiej na ilość. Minimum dwa achtatwy z rzędu nie powinny ci sprawiać problemu, więc jeśli tego triku nie masz opanowanego w sposób zadowalający lub w ogóle go nie potrafisz, to zajrzyj do naszego poradnika do tego triku i trenuj. Link masz w opisie filmu. Kolejną ewolucją będzie amatw. Tak, airsatw jest raczej uznawany jako trik outowy, czyli związany z kółkami na zewnątrz, a amatw jest tym trikiem, w którym robisz kółka do wewnątrz, ale jak przyjrzycie się na ostatni ruch tego triku, to airsatwa kończy się właśnie amatwem. Zatem takie połączenia jak cross matw NT lub dwa matwy NT powinny ci pomóc w drodze do podbicia airsatwa. Poradnik do amatwa również znajdziesz w opisie tego filmu. Kolejną rzeczą jest palet trick. Jak możecie zauważyć, trik ten ma niemal identyczny ruch jak w przypadku airsatwa. Różnicą jest to, że palet trick nie jest w alternative, czyli wykonujemy najpierw kółko, a nie podbicie piłki do góry. Na pewno nie zaszkodzi wam potrafić wykonać ten trik przed treningami airsatwa. Dodam tylko, że ja nie grałem palet tricków zanim podbiłem pierwszego airsatwa, u mnie zaś dużą podstawą były achtatwy i właśnie takie połączenia jak cross achtatw oraz tatw achtatw. No zanim zrobiłem airsatwa, to niemal do perfekcji potrafiłem robić te kombinacje. Te połączenia wypracują u ciebie szybkość wyskoku do tych dwóch kółek, co jest niesamowicie niezbędne przy wykonywaniu airsatwa. Jeśli tatw nie jest twoją mocną stroną, oczywiście możesz wykonać kombinację amatw achtatw. No dobrze, skoro wszystkie podstawy mamy już obcykane, to przejdźmy do naszego pożądanego triku. Jak widzicie, wybicie do achtatwa wykonuje się mniej więcej na wysokość brzucha lub klatki piersiowej, czyli bardzo wysoko, a wyskok do triku wykonuje się dosyć długo. Inaczej to wygląda w przypadku airsatwa. Piłkę wybijamy mniej więcej na wysokość bioder lub nawet kolan. To już zależy od waszej szybkości i waszego wzrostu. Teraz pomówmy, jak wygląda ruch do tego triku. Porównując do achtatwa, w achtatwie wykonujemy jeden płynny ruch na jeden skok. W airsatwie bardziej dreptamy po ziemi, to znaczy wykonujemy przeskok na dwa tempa, rozkładając to na pierwsze tupnięcie lewą nogą oraz przełożenie prawą nogą. Spróbujcie zrobić najpierw achtatwa z takim ruchem, jak to wygląda przy airsatwie, czyli taki achtatw na dwa tempa, na dwa kroki, na dwa podskoki, a nie na jednym wyskoku jak w przypadku zwykłego achtatwa. Poćwicz najpierw to. Zaczynając trik, musisz jak najszybciej położyć nogę na ziemi przy pierwszym kółku. Wygląda to w taki sposób, jak wam teraz pokazuję. Musisz zrobić to niezwykle dynamicznie, bo od tego pierwszego kółka zależy, jak zrobisz airsatwa. Musisz złapać odpowiedni rytm. Wykonujesz takie szybkie out half hopy. Musisz to zrobić tak szybko, byś miał odpowiednio dużo miejsca na przełożenie amatwowe, kiedy będziesz miał lewą nogę na ziemi. Czyli to jest ten moment i tyle mniej więcej potrzebujesz miejsca na przełożenie. Jeśli to zrobisz za wolno, spóźnisz się z przełożeniem, jak u mnie w tym przypadku. Zobaczcie, jak wygląda ten trik w zwolnionym tempie. I tak jak mówiłem, jest to już zaawansowany trik i wymaga wielu treningów. Podczas treningu airsatwa uzupełniaj sobie podstawy, tak byś potrafił wykonywać achtatwy niemal w każdej próbie. Potrenuj wykonywanie achtatwów w kombie na ilość, pracuj nad ruchem przy wyskoku i w taki sposób kroczek po kroczku dojdziesz do swojego celu. Jak można jeszcze błędnie wykonać airsatwa? No przede wszystkim, tak jak wcześniej mówiłem, pamiętajcie, by jak najszybciej wykonać dwa pierwsze kółka, byś miał dużo miejsca na wykonanie przełożenia, bo inaczej pójdzie ci w przód albo ściemnisz ten trik, czyli wykonasz po prostu takiego achtatwa z hopem.
Pamiętaj o prostowaniu nogi przy przełożeniu, bo inaczej ten trik będzie mega ściemniony, a wszelkie przełożenia ze zgiętą nogą w kolanie wyglądają bardzo źle. Przełożenie rób z biodra. Jeśli wyskoczysz za późno, za nic w świecie nie zdążysz za piłką. Zatem pamiętaj, by momentalnie odrywać nogę od ziemi, od razu, po pierwszej kapce i jak najszybciej. No i nie wykonuj tego w taki sposób, że robisz po prostu achtatwa na jeden skok i potem próbujesz wykonać przełożenie. Nie tędy droga. Tak jak mówiłem, musisz zrobić to na dwa tempa, bardzo szybkie tempa, inaczej nie będziesz miał jak zrobić tego przełożenia. Na koniec pokażę Wam kilka moich kombinacji oraz połączeń z wykorzystaniem ersatwa. Na przykład ersatw do tatwów lub atatwów w NT. Do tego musisz wybić ersatwa bardzo wysoko, co jest niezwykle trudne przy takiego typu połączeniach. Możesz to również zrobić z amatwami oczywiście. Ersat do dwukołowca, czyli ersat w achtat w NT, to raz w życiu udało mi się zrobić to połączenie. Ersatwy w kombie. Cross ersat w NT. Albo achtat w ersat. No może być bardzo dużo tych połączeń. No i na koniec taka ciekawostka, tak wyglądał mój pierwszy ersatw w życiu, a potem zaraz po nim kolejne moje pierwsze ersatwy w życiu. Jest to rok 2014, trenuję tutaj już 3 lata, ale ze mnie szczurek był. No i jak widzicie, ersatw jest niezwykle ciekawym trikiem. Można go połączyć na wiele sposobów, no i pamiętajcie, że ten trik nie należy do najłatwiejszych, trzeba go dużo więcej trenować. A warto trenować ten trik, możesz za pomocą niego wznieść swój lower na dużo wyższy poziom. Jest to jeden z moich ulubionych trików. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wszystko Wam jasno wytłumaczyłem. Jeśli chcecie pochwalić się swoimi trikami lub zadać więcej pytań odnośnie naszego freestyle'owego świata, to wpadaj na naszą grupę facebookową, link masz w opisie. Dzisiaj uczył Was Brzezik. Pamiętajcie, po prostu trenujcie.